Nazywam się Paweł Kapsa i mam przyjemność dzisiaj zaprezentować Państwu w jednym z oddziałów firmy Jaskot ciągniki rolnicze marki Deutschwahr. Na bazie jednego z tych modeli spróbujemy przybliżyć Państwu kilka atrakcyjnych i ciekawych rozwiązań, które mogą Państwo w nich spotkać. Dzisiaj zaprezentujemy, tak jak mówiłem, Państwu kilka ciekawych rozwiązań i funkcji, które w ciągnikach Deutschwahra możemy spotkać. Oprzemy się o jeden z modeli, model 630, ciągnik nowy na rynku, silnik 4 cylindry, nieduża pojemność, 3,6 litra, daje moc temu ciągnikowi na poziomie około 130 koni. Możemy też oczywiście rozszerzyć tą paletę i spotykamy się tu również z modelami ciągników 620, 640. Myślę, że ciągnik bardzo kompaktowy, spotykany zarówno w większych, jak i mniejszych gospodarstwach. Tam sądzę, że takie potrzeby właśnie Państwo będziecie mieli, aby takim traktorem się posługiwać. Naszą prezentację zaczniemy od zajrzenia pod maskę. Myślę, że jest tu parę ciekawych rzeczy do zobaczenia. Po podniesieniu maski od razu rzuca nam się w oczy filtr powietrza. Filtr powietrza, który w tej chwili już spotykany jest praktycznie we wszystkich ciągnikach Deutschwahra. Filtr powietrza nietypowy, ponieważ jest to filtr o kolorze niebieskim. Nazwa jego Power Core. Filtr, który charakteryzuje się tym, że ma zupełnie inne właściwości w kwestii swojej żywotności, tak bym to określił. Filtr ze specjalnych włókien. Ważna informacja, nie należy go w żaden sposób przedmuchiwać. Filtr ten tylko i wyłącznie otrzepujemy, gdy jest zabrudzony, na przykład obłotnik ciągnika. Mamy też tutaj do czynienia z jeszcze jednym filtrem, mniejszym, celulozowym, tradycyjnym, który jest wskaźnikiem zużycia właśnie tego filtra. Filtr ten charakteryzuje się kilkukrotnie większą żywotnością i większą wytrzymałością niż filtry tradycyjne do tej pory stosowane właśnie w układach silników. Prosty montaż i demontaż osłony. Mamy też wcześniejsze zabezpieczenie do wpływu powietrza. Specjalne kanały utworzone w tej części obudowy filtra sprawiają, że te największe brudy, największy kurz udaje się już wyeliminować na etapie przed dojściem do filtra. Kolejną rzeczą, o którą myślę, że należy zadbać, kiedy się ciągnik eksploatuje, jest czystość chłodnic i to zapewniają nam właśnie tego typu wysuwane kratki, dzięki którym regularnie możemy robić kontrolę i czyścić sobie układ przed wentylatorem, aby nam tutaj nic nie zaleciało. Zaleca robienie się tego praktycznie po każdych cięższych pracach, należałoby zajrzeć w te elementy, tak aby ciągnik nam długo, długo służył. Chcąc pokazać Państwu najciekawsze rzeczy związane właśnie z ciągnikiem, myślę, że warto byłoby w tej chwili zajrzeć do środka, do kabiny i tam będziemy mieli możliwość zapoznania się ze szczegółami sterowania tego typu maszyną i ogólnie ciągnikiem Deutschwahra. Pierwsze, co nam się zapewne rzuci w oczy, to jest to, że wszystkie przyrządy w ciągniku mamy pokolorowane. Pokolorowane nie bez powodu, jest to pewnego rodzaju standaryzacja i tym sposobem z gruntu operator wie, że wszystko co pomarańczowe będzie odpowiadało za jazdę ciągnika, wszystko co niebieskie odpowiada nam za układ hydrauliczny, czyli gniazda z tyłu,
Wszystko, co zielone, jest odpowiedzialne za tylny podnośnik, a co żółte, za wałek odbioru mocy. Dzięki takiemu układowi we wszystkich silnikach marki Deutschwart nie ma opcji pomylenia się przy użytkowaniu tej maszyny. Jeżeli patrzymy na traktor, to przede wszystkim myślimy o tym, że to ma być maszyna do pracy. Jeżeli ma być maszyna do pracy i może pracować z ładowaczem czołowym, może pracować z przyczepami, agregowana być z wszelkiego rodzaju maszynami, ważne jest, aby ten tempo pracy i wygoda i sprawność była dość duża. Dzięki PR-u, funkcjom, które możemy spotkać w tym traktorze, jest to dosyć mocno ułatwione. Tak na przykład ciekawostką jest zastosowanie funkcji Stop and Go we wszystkich ciągnikach, które są w Deutzu wyposażone w elektrohydrauliczny rewers. Ten system pozwala przede wszystkim nie używać pedału sprzęgła podczas konieczności szybkiego hamowania, stawania ciągnika, na przykład przy podjeżdżaniu z ładowaczem czołowym, przy manewrowaniu przyczepami, gdzie trzeba stanąć, ruszyć. Wystarczy wcisnąć hamulec sprzęgła, napędy w ciągniku się rozłączają. Gdy dopuszczamy, napęd załącza się i ciągnik z powrotem jedzie. Bardzo przydatną funkcją jest również rewers, wyposażony w 5-stopniowy regulator działania czułości. Nie mamy już problemu z tym, że będzie nam zrywało traktor. Jest charakter prac, który na przykład wymaga płynnego ruszenia. Możemy sobie za pomocą tego suwaka ustawić, czy będzie nam ten ciągnik szarpał, czy będzie też łagodniej ruszał z miejsca lub też po zmianie kierunku jazdy. Kolejną atrakcyjną rzeczą, wartą uwagi, bardzo przydatną, szczególnie przy pracy z wałkiem odbioru mocy, jest funkcja tempomatu obrotów silnika. Dzięki zastosowaniu dwóch tempomatów możemy sobie ustawić i zapamiętać obroty silnika. W tym momencie, gdy tylko ruszymy z miejsca w polu, pracujemy na przykład z kosiarką, pracujemy z jakąś broną aktywną, włączamy sobie guzik, wywołujemy obroty, które nam się będą stale utrzymywać na jednym poziomie. Dzięki temu nie musimy się już martwić o to, że nam ten wałek będzie z różnymi obrotami pracował, bo będą one trzymane i zapamiętane. Ciekawą, praktyczną dosyć rzeczą jest, częstym problemem jakby w pracy, jest to, że musimy równocześnie pracować maszyną z tyłu i prowadzić sprzęt do przodu. Dość niewygodna pozycja byłaby tego typu, gdybyśmy chcieli podnosić, opuszczać podnośnik. Praktycznym rozwiązaniem jest właśnie zastosowanie drugiego guzika. Z takich jeszcze istotnych elementów mamy tutaj podręcznie skonstruowany cały joystick skrzyni biegów, w którym zawarte są guziki sprzęgła do zmiany biegów. W tym momencie nie potrzebujemy już używać sprzęgła w nodze, używamy sprzęgła w guziku, dzięki czemu praca jest płynniejsza. Sugestywnie zalecamy stosowanie praktycznie już tylko tego sprzęgła. Tak naprawdę pedał należy używać tylko na starcie ciągnika na jednym z pierwszych biegów. Bardzo ciekawą funkcją w ciągniku jest też redukcja koła, obrotów koła kierownicy. Redukcja ta polega na tym, iż dzięki zastosowaniu tej funkcji możemy zmienić diametralnie manewrowość ciągnika. Zmieniamy ilość koniecznych do wykonania obrotów koła kierownicy z większej na mniejszą praktycznie o połowę. Kolejnym guzikiem, który tutaj spotykamy i atrakcyjnym rozwiązaniem, ponieważ bardzo modna i popularna ostatnio jest amortyzacja przedniej osi, już od dłuższego czasu klienci oczekują, iż będą te ciągniki miały coraz mniejsze moce i tą amortyzację osi, jest ona jak najbardziej wskazana do transportu, do codziennej jazdy. Jednakże są czasem funkcje w polu do wykonania pracy, które tej amortyzacji osi niekoniecznie potrzebują. W związku z tym ważne jest, aby ciągnik posiadał możliwość wyłączania tej amortyzacji osi, co w tym wypadku czynimy guzikiem na desce rozdzielczej i mamy możliwość pracy na tradycyjnym, sztywnym przednim moście. Kolejnym atrakcyjnym rozwiązaniem, które może się przydać i diametralnie zmienić jakby tempo pracy i wygodę tej pracy, może być zastosowanie funkcji, w tym wypadku na przykład ASM, dzięki której ciągnik z automatu samodzielnie będzie wyczuwał poślizg kół, skręt kół i z automatu załączał nam napęd przedni lub też blokadę mechanizmu różnicowego. Jeżeli chodzi na przykład o wałek odbioru mocy, ważne jest, aby mieć w swoim ciągniku rozwiązanie w postaci autowomu. Pracując z maszynami w polu, robiąc uwrocia, musimy te maszyny podnosić.
dzięki zastosowaniu funkcji auto WOM, po pewnym momencie podniesienia się tylnego podnośnika, WOM automatycznie się rozłącza, po czym zaczynamy opuszczać maszynę po skończeniu uwrocia, WOM automatycznie się załączy. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musimy już o to dbać i tego pilnować. To byłoby na tyle dzisiaj. Mam nadzieję, że garść tych informacji, które staraliśmy się Państwu przekazać, przyda się Wam w codziennej eksploatacji ciągników rolniczych, przede wszystkim naturalnie marki Deutsch Fahr, bo to właśnie z tych traktorów większość tych opcji i funkcji pochodzi. Mamy zamiar tych filmików robić więcej, więc zapraszamy do śledzenia naszego kanału na Facebooku, na YouTubie.